Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani naszej najmłodszej parafii zambrowskiej, dzisiaj przeżywamy doniosłą uroczystość obchody 76. rocznicy zamordowania polskich jeńców wojennych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twierze Miednoj. Obecnie jesteśmy w naszej świątyni, by okazać naszą pamięć swoją obecnością i jednocześnie by przyjść z pomocą tym, którzy oddali swoje życie, zostali w bestialski sposób zamordowani. Msze święte dzisiejsze odprawiane są w następujących intencjach. Ksiądz Adam modli się za zmarłych, a są nimi świętej pamięci Helena Zalewska, drugorocznicę śmierci, i świętej pamięci Eugenia Żyłowska, 15. rocznicę śmierci. Ksiądz Maciej modli się we mszy świętej, poleca miłosierdziu Bożemu zamordowanych jeńców wojennych w Katyniu, w Charkowie i w Twerze Miednoje w 76. rocznicę śmierci. Do tej modlitwy włączamy również i tych wszystkich, którzy 6 lat temu zginęli w katastrofie lotniczej koło Smoleńska. Moi drodzy, piękno jest rzeczą i zbawienną rzeczą, tak mówią słowa Księgi Machabejskiej, Księgi Pisma Świętego, że dobro jest rzeczą, zbawienną rzeczą, modlić się za zmarłych. My to dziś czynimy.